Witam wszystkich. Dwa radiotelefony do naprawy i tuningu od jednego właściciela, przysłane w jednej paczce. Może krótki opis radiotelefonu dolnego. Ranger RCI-2950. To radio, proszę przejrzeć, wykonać pełen tuning. Radio odbiera i nadaje, choć mam wrażenie, że nie do końca tak jak powinno. Trzeba radio przejrzeć, zobaczyć, sprawdzić i poustawiać. Natomiast jeśli chodzi o górne radio, czyli Albrecht AE5800, w radiu nie działa S-metr i TX-metr. Radio ma już sporo za sobą, ale jeśli uda się je wskrzesić, to proszę o pełen tuning. Nie wiem, czy to kwestia poprawności rozblokowania, ale w AM-ie i FM-ie, gdy na wyświetlaczu pokazuje się na przykład 27,205, to radio odbiera i nadaje na 27,200. W USB i LSB ten efekt nie występuje. Może da się coś z tym zrobić. Drugie radio, czyli Albrecht, też do naprawy, do przejrzenia i do pełnego tuningu. Radio wygląda w ten sposób w środku i widać, że radio już było przez kogoś naprawiane. Z tego, co zauważyłem, to końcówki mocy w radiotelefonie są oryginalne, natomiast na 100% albo ktoś już wymieniał, albo było lutowane w tym miejscu, czyli wzmacniacz małej częstotliwości, czyli audio. Teraz lepiej już widać, że wzmacniacz najprawdopodobniej był już kiedyś wymieniany, ale nie przeze mnie. Najprawdopodobniej w tym miejscu z drugiej strony płytki był wymieniany tranzystor i popękały ścieżki. Ktoś te popękane ścieżki połączył przewodem, który luźno wisiał w powietrzu. Ja ten przewód usunąłem i zlutowałem to srebrzanką. Powinno się trzymać przyzwoicie. W radiotelefonie zastosowano zasilanie mikrofonu z gniazda mikrofonowego z radia. W tym miejscu ktoś przylutował stabilizator napięcia, który w każdej chwili może odpaść na wstrząsach w samochodzie i może dopiero wtedy doprowadzić do katastrofy. Po prostu może nam to spalić radio. Ten stabilizator powinien być zabezpieczony w ten sposób, aby nie było możliwości, że odpadnie od radia. Najlepiej można go przykręcić z boku do obudowy. W tym radiotelefonie usunąłem wszystkie zimne luty, jakie zauważyłem. Usunąłem druty wiszące z drugiej strony płytki. Zestroiłem wszystkie generatory. Ustawiłem prądy spoczynkowe końcówki mocy. Zestroiłem cały nadajnik. Zestroiłem odbiornik. Wymieniłem filtr pośredniej częstotliwości, aby zawęzić pracę odbiornika. Myślę, że radio jest gotowe do użytku. Kontrola mocy wyjściowej radiotelefonu w AM-ie po tuningu, w tej chwili sama nośna. Uruchomię generator z modulacją 25 W PEP. W FM-ie moc będzie taka sama jak w AM-ie. Natomiast przy modulacji SSB zero mocy wyjściowej, uruchomię generator. 36 W przy modulacji SSB. Od
orientacyjnie jeszcze sprawdzę, jaka jest częstotliwość nadajnika. Częstotliwość ustawiona praktycznie idealnie. Przypomnę, że odchyłki w czasie użytkowania radia w granicach 200-300 Hz są normalne i są spowodowane rozgrzewaniem i stygnięciem radia. Radio zrobione. Można zabrać się teraz za Albrechta. To radio było już przez kogoś robione i w tym radiotelefonie ktoś tak zrobił, że w momencie, kiedy jesteśmy w AM-ie i na wyświetlaczu mamy 27-185, w AM-ie jesteśmy w zerach. Również w tym radiotelefonie nie świeci ta linijka, czyli S-metr, który pokazuje siłę sygnału przychodzącą do radia oraz w czasie nadawania nie pokazuje mocy wyjściowej. Radio jest totalnie rozstrojone, natomiast nie wiem, czemu ktoś tak zrobił, że w tej chwili radio jest w zerach, pomimo że wyświetla 5 na końcu, ponieważ w tym radiu można bardzo łatwo przejść w zera. Wystarczy i już jesteśmy w zerach. W tym radiu można zmieniać krok przestrajania co 1 kHz i odbywa się to współbieżnie we wszystkich rodzajach modulacji. W radiu mamy AM, wstęga górna, wstęga dolna, FM, AM. Bardzo czuły przycisk czasami zmienia samoczynnie, przeskakuje, tak jak w tej chwili widać, od razu na inny rodzaj modulacji. Natomiast w radiu również mamy 10 czterdziestek. Ustawiamy to tym przyciskiem środkowym górnym. I tu mamy pierwszą czterdziestkę z literką A. I czterdziestka najwyższa z literką J. Podstawowa czterdziestka jest właśnie o tu, z literką E, przynajmniej w tym radiotelefonie. Radio niewątpliwie nosiło ślady wcześniejszej ingerencji, natomiast ja w radiotelefonie tradycyjnie wymieniłem już filtr pośredniej częstotliwości, zestroiłem odbiornik, nadajnik, generatory, a było przy tym zabawy. W tym miejscu znajduje się generator 10695 od wstęgi górnej i od wstęgi dolnej oraz AM-u. Natomiast w tym miejscu mamy rdzenie, które powodują przesunięcie częstotliwości o 1, 2, 3, 4, 5 kHz. Także zabawy było z tym co niemiara.
S-metr w radiu już jest naprawiony. Można sprawdzić jeszcze moc wyjściową nadajnika i częstotliwość. Moc wyjściowa nadajnika w AM-ie sama nośna i z modulacją 20 W PEP. Można jeszcze skontrolować modulację SSB, uruchomiony nadajnik i uruchomiony generator w granicach 30 W mocy przy modulacji SSB. Kontrola częstotliwości pracy nadajnika może być w FM-ie, nie ma to żadnego znaczenia. I w tym przypadku odchyłka jest niewielka. Mogę powiedzieć tylko od siebie, że naprawdę w tym radiu, żeby ustawić częstotliwość pracy nadajnika i odbiornika, żeby to w miarę przyzwoicie równo stało w częstotliwości, jest naprawdę bardzo trudno. Dwa radia naprawione. Życzę wszystkim jak najdalszych łączności i pozdrawiam. Czas zabrać się za następną paczkę, w której też są dwa radia.